Michał Cieślak, 24 godziny do walki z Julianem Ilie na Polsat Boxing Night. Michał, długo trwały poszukiwania rywala, cały czas kręciła się ta karuzela, stanęło na Julianie Ilie. To chyba troszkę utrudniło to przygotowanie do walki. Utrudniło, tak, jeżeli chodzi głównie o etap przygotowania sparingowych, tak. Myśmy podebrali sobie tego sparing partnera już pod konkretnego przeciwnika, no ale co zrobić. Sparowałem i z Sergiejem Wergwejko, sparowałem z Łukaszem Rusiewiczem, także ten rozstrzał był duży, bo miał być zawodnik dwumetrowy, w końcu się okazało, że jest mały, tak, 1,80 m. No ale co my możemy zawodnicy zrobić? Ja się bardzo cieszę, że w ogóle mogę zaboksować na tej gali, jestem zadowolony. Julian Ilie jest zawodnikiem dobrze znanym polskim kibicom, nie oglądałeś jego walki? Oglądam jego walki, tutaj z trenerami będziemy sobie jeszcze jakieś założenia na niego tutaj opracowywać, także będzie rozpracowany. To jest pięściarz, który bardzo lubi ofensywnie boksować, idzie do przodu, to jest chyba coś, co tobie pasuje. Tak, myślę, że to będzie mi pasowało, będę boksował swoje, będę boksował przez lewą rękę, także co tam więcej wejdzie, to zobaczycie jutro, już jutro. 5 listopada, najpoważniejsza zdecydowanie walka w twojej karierze, Ismail Siłach, kawał boksera. No tak, ale za bardzo nie chcę o tym na razie rozmawiać. Skupiam się na najjutrzejszej walce. Co będzie dalej? Będziemy rozmawiać sobie po walce. Kolejny knockout Michała Cieślaka? Nie wiem, zobaczymy. Nie nastawiam się knockout na siłę. Ja, jak wyjdzie, chcę się zaprezentować bardzo dobrze. Co wyjdzie, to będziemy widzieć jutro w ringu. Jak wyjdzie to, co mamy tu zaplanowane, to ta walka może się skończyć przed czasem.